Katowicka specjalna strefa ekonomiczna od wielu lat na tym obszarze bardzo sprawnie się porusza i cieszymy się, bo podpisanie dziś tego porozumienia powoduje, że nasze szanse w pozyskiwaniu tych inwestorów znacznie wzrastają, przecież bardzo nam na tym zależy. Czy to mogą być jakieś wymierne korzyści dla mieszkańców z tej strony patrząc? Rzadko się zdarza, że można powiedzieć, że same korzyści, bo z jednej strony mówimy o rozwoju gminy, z drugiej strony mówimy przecież o generowaniu nowych miejsc pracy i wreszcie po trzecie, czyli to, co jest przecież bardzo ważne w rozwoju każdej gminy, czyli dodatkowe środki finansowe. Mamy bardzo ciekawe tereny inwestycyjne, mamy właściwie w 100% gminę pokrytą względnie nowym planem zagospodarowania przestrzennego, co jest naszym atutem, nie wspominając o doskonałej lokalizacji. I każda taka inwestycja nowa jest po prostu nowym źródłem dochodu dla gminy. Czy mieszkańcy też mają szansę z tego skorzystać? No to jest oczywiste, prawda? Myślę, że każdy inwestor, który lokuje swój zakład produkcyjny, tudzież inny rodzaj działalności gospodarczej, przychylnym okiem patrzy na tych przyszłych, nowych pracowników, którzy mówiąc wprost, naszym prostym językiem, mają blisko do pracy, więc zazwyczaj jest tak, że jeśli pojawia się ktoś nowy na terenie gminy, to rozgląda się na prawo i lewo w poszukiwaniu nowych pracowników właśnie wśród mieszkańców gminy. Dla nas najważniejsze, że ten projekt, nasz program, strefa w każdej gminie zaczyna przynosić rezultaty. Chcemy właśnie w takich małych obszarach gospodarczych promować wspólnie z samorządem, wójtem, burmistrzem czy też prezydentem też polską strefę inwestycji wśród polskich firm. I polskie firmy zaczynają wierzyć w mechanizm polskiej strefy inwestycji. Oczywiście te duże inwestycje są potrzebne, bo one dają cały ten ekosystem, ale dla nas też jest bardzo ważne, żeby wspierać lokalne biznesy, żeby im pokazywać, że strefa jest tak samo dla Was. Przychodźcie, przyjeżdżajcie, pytajcie się. Nasi eksperci są do Waszej dyspozycji. Zapraszam wszystkich przedsiębiorców z powiatu gliwickiego i nie tylko. Zobaczycie, że strefa jest dla Was. To jest wielka szansa Waszego rozwoju na ten rok 2024. Myślę, że przede wszystkim gmina ma największe dotarcie do miejscowych przedsiębiorców, którzy funkcjonują tam na co dzień, albo do mieszkańców, którzy tak naprawdę myślą o tym, aby założyć jakąś działalność i rozwijać swoje biznesy. Uważam, że gmina jest takim pierwszym punktem, do którego trafiają te osoby i gdzieś poszukują informacji na temat tego, jak mogą sprawniej funkcjonować i gdzie mogą szukać ewentualnego wsparcia.